Mariusz Chybiak o tym, jak przepędzono morę. Od jakiegoś czasu wielu mieszkańców wioski Niesforne Gacie cierpiało na bezsenność. Srel również to odczuwał, chociaż nigdy wcześniej nie miał takich problemów. Był on przyjaznym diabłem, często pomagał mieszkańcom wioski, ale miał też niestety demoniczny charakter – Lubił płatać figle i dokuczać innym. Pewnego dnia, idąc przez wieś, zauważył, że w jednym z niegdyś opuszczonych domów zamieszkał nowy gospodarz. Srel wypytał o niego dzieci z wioski i dowiedział się, że mieszka on tam od dawna, ma na imię Grzegorz i uprawia w ogródku maki, co wydało się diabłu dziwnie podejrzane. Udał się więc Srel pod chatę, by przyjrzeć się gospodarzowi. Siedział ukryty w krzakach pod płotem całe popołudnie i obserwował Grzegorza w ogrodzie. Aż znużyło go to zajęcie i zasnął. Śnił mu się przyjemny diabelski sen. A kiedy się obudził, gospodarza już nie było. Zastanowiło diabła, jak to jest, że gdy sypia w paprociach obok wioski, to ma złe sny, a gdy zasnął pod płotem Grzegorza, spało mu się przyjemnie. Przypomniał sobie, że mieszkańcy wioski chodzą ostatnio bardzo wymęczeni, nerwowi i nie wdają się w pogawędki z małym diabełkiem. Zwróciło też jego uwagę, ponieważ tajemniczy gospodarz jako jedyny wyglądał na wyspanego. Srel dostrzegł powracającego z lasu gospodarza i próbował z nim porozmawiać, ale ten go zignorował, co bardzo zezłościło diabła. Wrócił więc w swoje paprocie na skraju niesfornych gaci, ale nie mógł zasnąć, bo słyszał dobiegający z najbliższej chaty jęk. Mieszkał tam młody Fabian, pogromca stolemów. Spojrzał w jego okna, by zobaczyć, co się dzieje w środku i ujrzał unoszącego się nad śpiącym pokracznego ducha. Biedny Fabian okropnie się męczył, przyduszany przez zjawę w trakcie snu. Diabeł chciał uciec, lecz dostrzegł, że pokraczny duch opuszcza chatę przez komin, powracając do właściciela, który nim sterował. Srel pobiegł za nim i ujrzał, że duch wchodzi przez uchylone okno chaty Aurelii. Teraz już wiedział, co się dzieje. Nieświadoma niczego dziewczyna, nawiedzona przez złego ducha, męczyła w nocy swojego ukochanego Fabiana. Czyżby w niesfornych gaciach zalęgła się mora? Być może Grzegorz to wieszczy albo łupi. To by wyjaśniało, dlaczego nikt go nie zna. To na pewno jakiś czarnoksiężnik, myślał diabeł. Wiedział, że musi coś zrobić, bo w przeciwnym razie mora wszystkich zadręczy. Zaplanował więc, że obudzi mieszkańców i razem z nimi rozprawi się z tajemniczym gospodarzem. Bardzo podobał mu się ten pomysł, ale po chwili zdał sobie sprawę, że nikt mu nie uwierzy. Wszyscy uważali go za figlarza i nikt mu nie ufał. Jakże żałował teraz swoich żartów. Następnego dnia postanowił wziąć sprawę w swoje ręce. Złego licho nie bierze, pomyślał. Odczekał do wieczora i gdy słońce powoli już zachodziło, ruszył w stronę chaty Grzegorza. Zdziwił się, gdy ujrzał tajemniczego gospodarza w ogrodzie. Podszedł do płotu i opowiedział mu o wydarzeniach zeszłej nocy. O biednym Fabianie i o duchu mory, co mieszka w domu Aurelii. Grzegorz wysłuchał go w milczeniu, a gdy długo się nie odzywał, diabeł pomyślał, że go ignoruje. Już zamierzał ze złości wrócić do siebie, gdy nagle usłyszał spokojne słowa gospodarza. Podejdź bliżej, diabełku. Poczuł się niepewnie, ale wszedł na podwórze i spojrzał Grzegorzowi prosto w twarz, by okazać, że się go nie boi. Bo i czego miałby się bać sam diabeł. Gospodarz złapał go za rękę i niespodziewanie sypnął mu w twarz tajemniczym pyłem. Srel przemknął na chwilę oczy. Gdy je otworzył, znajdował się w chacie aurelii. Był dzień, a nie zapadający zmrok. Diabeł już chciał uciekać w te pędy, gdy stojący obok Grzegorz mocno go zatrzymał. Uspokój się, nie widzą nas, wyjaśnił. Do izby wszedł Fabian, wrócił właśnie z lasu, gdzie znalazł kilka tajemniczych przedmiotów leżących na polanie. Psotna sroczka przestrzegała go, by ich nie zabierał, ale od kiedy podziobała go w rękę i wyżarła jego magiczną pszenicę, Fabian jej nie ufał i nie zamierzał jej słuchać. Zabrał więc znalezione rzeczy jako podarunek dla Aureli. Były to gliniana miseczka, kubek i figurka przedstawiająca diabła, bardzo podobnego do srela. Dziewczyna ucieszyła się z prezentów, a ten trzeci tak ją rozbawił, że położyła go na półce obok okna. Po chwili znowu zrobiło się ciemno i wędrowcy wrócili na podwórze grzegorza. Diabeł wiedział już, kim jest gospodarz. Ty jesteś Grzenia, opiekun snu! krzyknął. Ale czemu tutaj jesteś? Czemu zamieszkałeś z ludźmi? Nie musisz znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Odpowiedział mu spokojnie Grzenia. Pokazałem ci przeszłość, chcesz, bym pokazał ci też przyszłość? Ale zaciął się Srel. Wiedziałeś po co przyjdę? Widzisz, te przedmioty pochodzą z innej wioski, która wcześniej była opętana przez morę. Mieszkańcy wyrzucili je, ponieważ podejrzewali, że mora jest w nich zaklęta. Myślę, że mieli rację i że duch mieszka w tej figurce. Diabeł się na naburmuszył. Uważał, że to miseczka albo kubek są nawiedzone przez morę, ale na pewno nie figurka diabła. Srel od razu zapragnął sprawdzić, w którym przedmiocie jest zaklęta mora. Miał mało czasu, bo zbliżała się noc, mimo to postanowił zaryzykować. Jako pierwszą zaplanował rozbić miseczkę i przekonać się, czy miał rację. Następnego dnia spróbuje skupkiem i wtedy będzie miał pewność. Bo przecież to nie może być figurka. Grzenia się myli, sądząc, że skoro to diabełek, to musi być w nim coś złego. A przecież to taka ładna figurka i taka podobna do mnie, myślał Srel. Niestety, tej nocy nie udało mu się wejść do domu dziewczyny. Postanowił więc opowiedzieć wszystko Fabianowi, ale ten go szybko przepędził, krzycząc, że nie radzi mu szkalować dobrego imienia jego ukochanej. W końcu doszedł do wniosku, że skoro jest figlarzem, to musi skorzystać ze swoich zdolności i po prostu oszukać Aurelię. W końcu to mu najlepiej wychodziło. Podbiegł do chaty Aurelii, zastukał w drzwi i krzyknął. Fabian cię potrzebuje! Zdarzył się straszny wypadek, musisz do niego biec, pospiesz się. Gdy tylko Aurelia usłyszała, że coś niedobrego przydarzyło się jej ukochanemu, od razu wybiegła z chaty. Niezauważony przez nią diabeł wskoczył do środka. Zobaczył na stole glinianą miseczkę. Chwycił ją szybko i cisnął o ziemię. Na środku pomieszczenia pojawiła się w powietrzu obrzydliwa i pokraczna postać. Znieruchomiał ze strachu. Mora zaczęła się do niego skradać, lecz on nie mógł się ruszyć i stał jak sparaliżowany. Jestem diabłem do diabła! rzekł sobie. Nie mogę bać się jakiejś tam mory. Chwycił gliniany kubek ze stołu i rzucił nim w demona. Nie dosięgnął celu, ale trafił w półkę znajdującą się przy oknie. Rozbił kubek, półka się przechyliła i figurka spadła, roztrzaskując się na małe kawałeczki. Mora zawyła i znikła. Wystraszony srel, zamiast cieszyć się z pokonania mory, wybiegł z chaty i uciekł do lasu. Diabeł nie zdawał sobie sprawy z faktu, że pomógł ludziom. Wierzył, że w kubku była zaklęta mora, bowiem rozbił się w tym samym momencie co figurka. Ale cóż z tego? Co powie Aurelia, gdy wróci do domu i zobaczy rozbite przedmioty podarowane jej przez Fabiana? Srel postanowił skończyć spłataniem figli i nie pokazywać się w niesfornych gaciach do czasu, gdy wszyscy zapomną, że to on porozbijał naczynia w domu Aurelii. I tylko grzenia uśmiechał się tajemniczo, bo od tamtej pory mieszkańcy nie mieli już problemów ze snem.